Nazywam się Bielecki Krzysztof, jestem chirurgiem od 54 lat. Mam tytuł naukowy profesora. Stomią zajmuję się od ponad 40 lat. Przez te całe lata starałem się być razem z pacjentami ze stomią na dobre i na złe ich życia. I przy okazji zmiany prawie każdej ekipy rządzącej, kiedy pojawiają się projekty zmian ustaw dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych, pojawia się problem jakby poszukiwania oszczędności i rezerw finansowych poprzez próbę obciążania odpłatnością pacjentów. Nie będę się wypowiadał na temat wszystkich pacjentów, ale szczególnie mi zależy, szczególnie bliski mi jest los pacjentów ze stomią. Pacjent ze stomią jest pacjentem specjalnym, ponieważ najczęściej bywa dotknięty chorobą przewlekłą, która jest skazaniem do wykonania stomii, czyli jest jakby poszkodowany przez chorobę per se, ale jednocześnie ma problemy z adaptacją do życia z powodu wykonanej stomii jelitowej, stomii brzusznej. Przed laty, dzięki staraniom między innymi POLILKO, całej rzeszy lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i przy pozytywnym nastawieniu ówczesnego ministra zdrowia, pana doktora Mariana Miśkiewicza, to było w latach 90., udało się uzyskać refundację sprzętu stomijnego. Dało to pewien komfort pacjentom, ponieważ mieli zagwarantowaną odpowiednią liczbę sprzętu, zarówno w sytuacji posiadania ileostomii, kolostomii czy urostomii. Nie musieli za to płacić, bo to było w ramach refundacji. Taka pewność w zabezpieczeniu sprzętu u tych pacjentów jest podstawowym warunkiem ich dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa zdrowotnego. Niestety, co parę lat są próby jakby przenoszenia części odpłatności za ten sprzęt, zwłaszcza jednorazowego użytku, w tym przypadku sprzęt stomijny, na pacjentów. W tej sytuacji ja się czuję w obowiązku moralnym zabrać głos i próbować przestrzec czynniki rządzące przed taką modyfikacją prawa, przed taką modyfikacją ustaw, z której wynikałoby obciążenie kosztami pacjentów ze stomią. Oczywiście w tej propozycji modyfikacji ustawy z 12 maja 2011 roku, propozycja, która została zaproponowana w czerwcu 2016, nie mówi się wyraźnie o pacjentach ze stomią, ale wspomina się o wyrobach medycznych jednorazowego użytku,
I boję się, żeby nagle w tej grupie nie znaleźli się pacjenci i zestomią. Boję się, żeby oni nie byli postawieni przed faktem dokonanym, że za ten sprzęt będą musieli w 30 czy 50% płacić z własnej kieszeni. Byłoby to dla nich bardzo krzywdzące. Zresztą nie widzę najmniejszego powodu, żeby właśnie akurat teraz to robić. Trudności finansowe państwa nie powinny dotyczyć pacjentów najbiedniejszych, najbardziej poszkodowanych przez los czy następstwa takiego czy innego leczenia. Dlatego po raz kolejny proszę pokornie, aby legislatorzy wzięli pod uwagę specyfikę pacjentów ze stomią, aby nie zmieniali formy refundacji sprzętu stomijnego, żeby nie spowodować, że sprzęt stomijny będzie podobnie refundowany, tak jak leki. Była już utarta droga, były sposób jakby wypisywania skierowań na sprzęt stomijny. Pacjenci już byli przyzwyczajeni do pewnej formy załatwiania sobie sprzętu stomijnego. Teraz wprowadzanie kolejnych nowych zapisów spowoduje ich niepokój, zatroskanie, co z pewnością pogorszy ich jakość życia. A zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczpospolitej pacjenci ze stomią należą do czterech podstawowych grup chorych, które wymagają szczególnego, troskliwego zabezpieczenia medycznego. To znaczy, wymienię te grupy dla przypomnienia, to są dzieci, ludzie w podeszłym wieku, kobiety ciężarne i osoby niepełnosprawne. Dziękuję bardzo za uwagę.